Hej, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Diablo 4. Mam nadzieję, że skończymy sobie resztę zadań pobocznych już w tym odcinku. Nie będziemy przedłużać, przejdziemy od razu do rzeczy. Odkryjemy obszar, który pozostał tu do odkrycia. Zwiedzimy pozostałe białe plamy na mapie w trzaskanych szczytach i mam nadzieję wyruszymy dalej do Skosglen. Odcinki z kampanii nie będą się w tym samym czasie ukazywały, co odcinki z zadań pobocznych, ale to dla chętnych wszystko mówię. Dzięki temu będziecie wiedzieli, na jakim stanie, grając na live, jesteśmy w grze. Starożytnych nawet nie będę kłopotał. Na tych paru przeciwników, naprawdę. Tu jak się ołtarz Lilith mi się wydaje, że będzie. Wygląda jak takie miejsce, gdzie on by się ukrywał. Ewentualnie ukrywał. W tej chacie musi być jakieś zadanie, więc myślę, że coś tu jeszcze nas czeka ciekawego. Czy to zadanie poboczne, które nas tu doprowadzi, czy coś innego. O proszę, kapliczka, co trzeba tutaj zrobić? Odwaga, co to było odwaga? Dobra robota. Wiwat chyba, tak? Znowu dostałem świnkę, ale fajnie, naprawdę, o tym marzyłem najbardziej, żeby świnka za mną podążała. Duch świnki, dodajmy. Co on robi? Aha, okej, okay. Może jakieś wyzwanie za to chociaż, tytuł czy cokolwiek. Muzyka bardzo subtelną przeszła, o już nie. Dobra, ominmy ich. O, ej, nie mogę ominąć. Zwłaszcza nie z starożytnymi, którzy to zmielą ją w sekundę. A my dostaniemy dropa sympatycznego. Nie jestem jeszcze. Dobra, jeszcze nie ulepszałem sprzętu w ogóle u Kowala, zauważcie. Nie było takiej potrzeby, póki co nam świetnie idzie. Zostawimy sobie, mówię, wszystko na późniejsze ulepszenia. Przygotowując się do przejścia na poziom trudności numer 3 zwłaszcza. I do przejścia lochu na poziomie trudności numer 2, który jest wymagany, żeby pójść dalej. Tu chyba Aszawa się spawnowała jakoś niedaleko, mam wrażenie. Ciekawe, nie wiem jak to się po polsku nazywa, bo nie pamiętam, byłem tu, ale nie zwróciłem uwagi, jak się ten pit stop cały nazywa. Tygiel się nazywał, właśnie, dobra, wejdźmy tu, Aszawy chyba nie ma, nic innego. Myślę, że world bossowie jeszcze się nie będą spawnować we wczesnym dostępie, na pewno nie. Dobra, co nam zostaje? Zwiedzić tamten obszar. I możemy w lewo od razu tam odbić. Pozostaje nam wyczyścić twierdzę później w ramach jednego odcinka i to będzie wszystko. Nie jestem jeszcze gotów. Dobra. Niedaleko już. Idźmy prosto do celu, bez odbijania, gdzieś chyba, że mnie zaatakują naprawdę albo otoczą. Nie ulegaj pokusie, nie ulegaj pokusie, kurde, muszę. Sorry, musiałem. Ze starożytnymi to jest fraszka i graszka, nawet jeżeli ten w pobliżu graszuje, a właśnie ten dziad. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chyba kolejne podziemie odwiedzimy w ramach tego odcinka, wydaje mi się. Iwencik? Czemu nie? Bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Zwłaszcza, że to powinno pójść łatwo. Kryje nas do dobicia. Poczekajmy na starożytnych, wtedy dopiero użyję, dlatego że chcę od razu, żeby mogli zniszczyć to za jednym zamachem. Mają taką możliwość. Porządnie to stłuc. Bańka też się przyda. Dobra, lecimy. Teraz go katrupmy. Uwaga, teraz. To nam pozwoli praktycznie to rozjechać do zera, mam nadzieję. Za jednym zamachem. No dokładnie, udało się, dobra. Teraz tego bossa zbijamy to wszystko. No, silna ta elitka, ale zbijamy go, to co dla nas. Zwłaszcza na berserku. Teraz lepiej nam idzie, naprawdę. Świetnie, dziękuję za kuferek, to był bardzo szybki event. Fajnie, kaldejska zbroja, może jest lepsza niż to co mamy na sobie. Którakolwiek to jest. Duszniki. Duszniki zdrój. A co to była ta kaldejska zbroja? Gdzieś mi zniknęła chyba całkiem. Dopiero ją podniosłem i gdzie ona jest niby? Okej, okay, darujmy sobie. Przebierać się będziemy jak dojdziemy do zadania. Jeszcze kawałek drogi przed nami. Już tych kąśnic chyba też mam dosyć. Wystarczy tego, naprawdę. Wystarczy tego moim zdaniem. Kurde, dużo tych stoków tutaj, tak na dół. Nie mogę przejść suchą stopą, bez bycia zaczepionym przez bandę łysego. Ale świetnie się łupie i rąbie, naprawdę. To jest... Quintessencja tej gry jest najlepiej zrobionym elementem, póki co. Nie liczę oczywiście artyzmu, to jest w ogóle klasa sama w sobie, to w końcu Blizzard.
Za chwilę 24 poziom, wzmocnimy sobie zew starożytnych tym samym. Miśki omijamy, nie mogę wziąć miśką, skóry mam, mam potrzebne skóry do ulewy. Dawaj skóry, misiek. No, dzięki, nawet się sypnął nimi. A byłby spróbował, nie. Piwnicę omijamy na razie, naprawdę, bez sensu będzie ją robić. Idźmy do zadania. Od zadania do zadania. W tym otwartym świecie można utonąć z aktywnościami, naprawdę. Nie jestem jeszcze gotów. Jest wyzwanko, zadanko, zrobimy, bo to jest forma. To jest rodzaj twierdzy, mini twierdzy. No, zadanie tam można, i węcik, i odkryjemy obszar nowy. To już nastąpiło. A teraz ich po prostu pozabijajmy, to proponuję wszystkich. Nie jestem jeszcze gotów. A, wampiry, znam to miejsce, oczywiście. Oczywiście, że znam na górę. Nie jesteśmy tu sami, zauważmy. Całe kolegium, konsorcjum czy sympozjum się tu zebrało. Zabijmy tych na górze najpierw, dziadów. Nie jestem jeszcze gotów. O, dostawa guli wjechała, dosłownie wjechała. Level, dziękuję. Oczywiście wzmacniamy zew starożytnych. Bez dwóch zdań. No i kto tu został? To już wszyscy? Chyba nie. Zgładź wszystkich wrogów w kolegium światłości. Nie wydaje mi się, by to byli wszyscy. Nie, nie są. No chyba nie o te dwa gule chodzi, co? Wydaje mi się, że nie. Jeszcze się pojawi jakiś ancymon zapewne. Gdzie jest reszta? Jak kurczę zabijałeś ich, barbie, że zniknęli wszyscy? Czyżby się zwiesiło zadanko, ale było śmieszne. O, jest, jest. No ja zszedłem akurat, nie? Jak tam elita się pojawiła. Dobra, idę. Czekaj, czekaj, on jest mój. Nie bądź taki popsiu. Jestem. I starożytni też są. Szkoda, że nie tego bili co trzeba. AI niestety pomocników jeszcze wiele do życzenia pozostawia. Dobra, zbierajmy obole przede wszystkim i nie tylko. Ja już bym się mógł wyekspić całkiem nieźle, naprawdę. Rozumiem, że na sezon najlepszym rozwiązaniem będzie robienie tych eventów. Znowu muszę wrócić po klucz, bo już mi brakuje miejsca. Dobra, zrobię to. Do 10 tych kluczy nawet zbiorę. Co mi szkodzi, z tych nadwyżek wszystkich, zanim zaczniemy losować za nie cokolwiek, to warto wykorzystać je mądrze. Od razu kowala zaliczę i pójdziemy robić zadania, jako że już odkryliśmy kolejny obszar. Myślę, że już większość zadań będziemy w stanie wykonać do tego trzeciego poziomu renomy, a jeżeli nie, jeszcze w Kiewosadzie nam zostało, nie zapominajmy zadania, właśnie. Cały Kiewosad, więc nie mogę zamarudzić za długo. Nie przedłużając, magiczny rozłóż od razu, a z rzadkich, właśnie, co nam się przyda z rzadkich? Kurczę, muszę mieć czas, żeby je przejrzeć jednak. Słabszy. Ten zostaje dla łotrzycy, już ma dwa noże, ale będzie miał trzeci. Ciernie, całkowity pancerz i zręczność, a co my mamy? Regeneracja zdrowia, inteligencja, tak, zmieniamy zdecydowanie. Chociaż tu były dwa sloty na pancerz. Nie, zdecydowanie te załóżmy. Buty. 5 do wszystkich współczynników, 14 odporność na błyskawice. Tak, zdecydowanie. Tutaj porównuję zaawansowane opisy oczywiście. 15 obrażeń główne, nie, wywalamy to. Inteligencja to może lecieć, tak jak tu. Te buty wywalamy, naszyjniki teraz, amulety przepraszam, 7 i 6. Nie, nie możemy, bo ona moc zapewnia, nie chcę jej jeszcze rozwalać, chyba że jakiś naprawdę lepszy amulet znajdę. To nie jest lepsze. To może być lepsze, jeżeli to wzmocnimy odpowiednio. Tutaj moc starożytnych plus 1, czy mi jest to potrzebne? 1 rangę o sprucie, obrażenia od przytłoczenia, 14 zręczności. Tak, jest lepsze, zamieniamy w takim razie. Tutaj miecz, o proszę, znalazł się. To jest pojedynczy miecz, a to bez różnicy, bo ja tego i tak nie używam za dużo. Moc starożytnych to wymieniamy, już ustaliliśmy, to też się przyda wywalić. Dobra, czyli zostawiamy to. A z rzadkich ręcznie je rozłożymy wszystkie, te to nie są potrzebne. To musimy zostawić, a żeby zostawić trzeba iść do skrzynki i jeszcze nie zapomnijmy do niej iść. Kupmy za 3-4 klucze, kupmy za 3 po prostu te klucze. W Kiewosadzie na koniec sam zrobimy zadanka. Dzień dobry, poproszę jeszcze za 3 te klucze. 4 może, od razu do 10 i już powinno wystarczyć teraz. Liczba oboli, pula oboli się powiększy z czasem, pamiętajmy o tym. Wydaje mi się najbardziej wydajnym systemem farmienia expa, nie robiąc kampanii, bo w sezonach, będzie właśnie robienie tych eventów. To dużo daje, słuchajcie, jakby nie patrzeć, naprawdę dużo. Zrzućmy jeszcze przedmioty, tak żeby nam nic nie przeszkadzało już pójść i wykonać te zadania wszystkie w tym odcinku.
Będziemy je robić, aż nie skończymy tym razem. Może być trochę dłuższy niż godzina przez ten odcinek, ale zrobię je wszystkie. To sobie chcę schować, bo później się przyjrzę temu. I to chcę dla łotrzycy przekazać w późniejszym terminie. Dobra, 100 tysięcy złota na nową skrytkę. Już prawie mam 100 tysięcy, ale nie zamierzam ich wydać na dzień dobry na zakładkę w skrzynce, której mi wystarczy z powodzeniem na razie na długi czas. Dobra, ruszamy. Przygodo, przygodo. Prowadź dalej. Graj muzyko, jak mawiał Geralt. Książkowej nie tylko. Ruszamy. Psium, obole. Wolę obole. Nie mylić z zazole. Teraz tu pójdziemy. Kolejne niezbadane miejsce na mapie świata. Kolejne spadki klatek drastyczne, ale sobie z tym poradzimy jakoś, prawda? Nie z takimi rzeczami mieliśmy do czynienia już. Co mi tam warczysz? Kimże jesteś, warczku? Warczący. Kim ty jesteś, żeby mi warczeć w twarz bezczelnie? Zaraz 100 tysięcy zdobędziemy. Jakoś mnie to nie pociesza, nie wiem dlaczego. Nadal, mimo wszystko. Tu chyba jest kolejne miejsce takie do zbadania, wydaje mi się. Ale doskok mam niezły teraz, słuchajcie. I srutnięcie też. Całkiem, całkiem. Uwaga, dobra, myślę, że ich trzeba inaczej rozłożyć. Jakie zezłomowanie tam wstąpiło. Totalne, totalne zezłomowanie. No właśnie, z 1000 wampirów padło, dziękuję. Czujesz jak Blade, wieczny łowca. Nokturnalny stwór, cieszę się. No w sumie racja, bo ja na nocnych zmianach pracuję i pracowałem, teraz mam długą przerwę w tym procederze niecnym. To raz, a dwa, że lubię w nocy dużo pograć sobie. Co my tu mamy? Nie, to tylko czarodziej, to nie ma, nie będziemy mieli z tego pożytku żadnego. Kurde, czerwony ekran jak mnie zabić mieli, a to przecież tylko guli parę mnie kąsało. Dajcie wytyczyć drogę chociaż, ludzie, znaczy nie umarli. Tutaj najpierw chcę iść, zdecydowanie. Najpierw chcę iść tam. Oczyścić to i dopiero wrócić tutaj. Mamy już dwa uskoki, zobaczcie. Prawie dwa. Jeszcze nie jednak. Dobra, jak będzie najszybciej? Tędy będzie najszybciej. Idziemy. Troszkę zboczyłem z kursu, ale odwiedziłem kolejne miejsce, w które później nie będzie mi się chciało wracać. Nie będę musiał już na szczęście. Chyba, że po ołtarze Lilith, ale to osobna historia zupełnie. Zobaczymy, ile tych zadań. Śmiesznie ten miecz trzyma, ale podoba mi się. Wyglądasz na gotowego, nie marudź. Daleko jeszcze do tego miejsca? Chyba już nie. Bum, do widzenia. Idziemy dalej. Byle do przejścia, słuchajcie. No kurde, ale wylecieli. Jak się takim nie wpuść, jak się sami proszę. Połowę leveli mamy za sobą, słuchajcie. I limit leveli z bety już przekraczamy właśnie w tej chwili. Szamani tu mogą zaskoczyć. Dobra, nie będziemy każdego szamana tłukli, bo tu można spędzić kolejny rok. Idźmy byle dalej, byle dalej. Do naszego zadanka kolejnego. Szybko ci starożytnie się oddamy. Wiem, że po spajcie to jest wieczność 40 sekund, ale tutaj jakoś nie narzekam, powiem szczerze. Zbytnio. Dużo tych szamanów. Naprawdę ilość przeciwników się zwiększa chyba wraz z levelem kolejnym. A wydawało się tu w miarę porządek zaprowadziliśmy w ramach kampanii. Okazuje się, że nie wcale. Zaraz kolejny level wpadnie, jak tak dalej pójdzie. Przyspieszmy trochę. Z przemiałem. Już niedaleko nowego miejsca. Tutaj będzie jakiś evencik jeszcze i obole kolejne wpadną. Przy okazji. Obole kolejne nam wpadną. Czy możemy tu wjechać? Już teraz? Co tu mamy? Jakieś... Jakąś twierdzę, prawda? Twierdzę, to jej nie będziemy robić na razie. Malnok zostawimy sobie. Tutaj chciałbym się dostać bardzo w tej chwili, natomiast... Czy mogę tędy przejść? Nie, nie mogę, muszę iść naokoło. Dobra, to idę naokoło. Zawieruchę omijamy. Wiemy, co tu jest, ale nie chcę tego wykonywać teraz. Muszę czekać. Pokonajmy wroga na wyższym poziomie niż nas, bo nam dobre dropy zapewni. Oni zawsze lepiej dropią, fajnie. Ale ominmy to towarzystwo. Wrócimy tu, w ramach twierdz, które będziemy oczyszczać. W osobnym odcinku. Tu.
Teraz dużo, dużo kontentu, tak jak obiecywałem, będzie na kanale związanego z Diablo 4. Idziemy dalej. Tutaj wrócimy do Malnoku, oczywiście. I do Nastrawy i Kor... Jak nie pamiętam, jak się nazywa, dojdziemy tam. Na północy też jest takie miejsce. Najtrudniejsze dla barbarzyńcy do oczyszczenia bez aspektów. Ale liczę, że nam się uda na poziomie świata pierwszym. Trochę legend jeszcze polosujemy, to na pewno będzie łatwiej. Nietoperki przemieniliśmy trochę, a się właśnie zawiesiły nawet, nietoperki. O, jakaś elitka, sympatycznie. No to już to tu. Chodź na tym cwaniaku. Ale przemiał, słuchajcie, ale przemiał. Poszli aż miło. Po złoto tam odrobinę się nie będę wracał. Dalej, dalej, piwnicę omijam, tak jak obiecywałem. Idziemy dalej, do góry najpierw. Dobra, przydałyby się jakieś aspekty legendarne, po prawdzie, do naszego buildu. Ale bez tego też jest spokój, też sobie radzę. Idźmy tu najpierw, zobaczmy co nas tam czeka. A potem do góry. Chodźcie, trupki, moje trupki. Spieszmy się do kupki. Coraz więcej złota leci, to mnie cieszy bardzo, więc nie ma sensu, żeby każdą kupkę się schylał. I węcik, no dobra, zróbmy już, jak jesteśmy dość blisko i mamy starożytnych tu na podorędziu. Co to będzie? Swój dusz. Bardzo chętnie. Od razu go odpalmy może. Dawno legenda mnie poleciała z przeciwników, prawdę mówiąc. Jestem was zaskoczony. Co tam jeszcze w słoju dusz można zebrać? Jak w ogóle idzie napełnianie go? Słabo. Potrzydałoby się ich więcej. Dajcie ich trochę więcej, proszę. No dostał, wjechało mu chociaż. Chyba napełnimy to całe. 30 dusz mamy zabrać. Postaram się to zrobić. Bardzo się postaram. Jak mi idzie? Na razie tak 1:1. Muszę czekać. Może teraz mi przyspieszy trochę. Zbieranie. 3 do starożytnych. Wytrzymamy to? Chyba tak. Chyba nie. Ale trzymamy. Oczywiście. Twój dusz już napełniony. Dawajcie tą elitę na koniec. Jestem gotowy z nim się zmierzyć. Chodź tu, paniaczku. Dobra, dawaj koperek, obole i wszystko inne. Tak jest, dzięki. Tego już nie będę zbierał, bez sensu by to było. Podziemny jakieś, to kogo to? Tylko druid, czy ja wyglądam jak druid? Nie jestem, nie, bo nie jestem druidem. Idziemy góry najpierw. Jest bliżej niż tamtędy. Dobra, to wskażmy skeleta, nie będę walczył, mówiłem, bo nigdy tego nie skończymy. Elity owszem, ale z każdym szkieletem pojedynczym nie ma co walczyć. Dobra, coraz lepiej z odkrywaniem mapy na widzę, co mnie bardzo cieszy, naprawdę. Może to jednak skończymy w tym studeciu. Idźmy dalej, dalej, jak się elita trafi, to się zatrzymam. O, trafiła się elita, zatrzymuję się zatem. Żeby go stłuc. Zebrać dropa. Wielki miecz, tego właśnie chciałem, tego mi brakowało, dziękuję. Ołtarze Lilith, teraz sobie darujmy. Tutaj jeszcze jest coś do odblokowania, nie byłem tu, mam wrażenie. No nie byłem. A teraz odblokowane, odblokowane. Dobra, to na górę idźmy, tam już jest zadanie. Tu w środek mamy wyczyszczony, zdaje się, mapy. Tak jest, wszystko zrobione, idziemy do góry zatem. Tam jest jedno z pierwszych zadań, jakie mamy do wykonania i jeden z ostatnich obszarów do odkrycia na tym obszarze. To też zamierzam zrobić teraz. Idziemy, idziemy. Szkoda czasu. Widmo nam strutnie. Ominiemy je. Do góry, do góry. Na razie elit nie ma, to się nie zatrzymuje. Mówię, w tym otwartym świecie możemy spędzić wieczność tak naprawdę. Całą grę, więc pomijam, jeżeli nie ma elit. Jest elita. Dobra, przekonałeś to. Niech ci będzie. Zamroźnie. Czy ja umrę tu? Nieostrożny zacząłem być. Prawie umarłem. W lochach bym nie przeżył czegoś takiego w życiu. Unik. No, wystarczy na chwilę przestać ostrożnie grać i spróbować na rympał jak Diablo 3, słuchajcie. I już kostucha się wita. Na hardcore już bym miał pozamiatane, ale jeszcze nie umarłem. Ani razu. Chociaż pewnie to się zmieni niedługo. Za sprawą podziemi koszmarów także. Dwa zadania tu są, idziemy je zebrać, ale wcześniej evencik widzę. Jestem prostym człowiekiem, widzę evencik, to wchodzę. Co tu mamy do zrobienia? No, uwaga.
Uważam, to ty uważaj, ty jesteś pod wozem, kurczę, nie ja. Chyba nie dam rady ich wszystkich ochronić, tak mi się wydaje. Minutę 5 trzeba będzie aż utrzymać. Może być ciężko. Zwłaszcza bez furii. Dostatecznej ilości, ale dam radę jakoś. Dobrze, idziemy na górę bić ich też. Tylko dwa wol, tylko dwa. Cały trzeba obronić jeszcze. Staram się. Bardzo się staram, żebyś przeżyła. Pomóż mi w tym. I oszczędź swojego gadania zatem. Dobra. Bijecie ich? Jak śmiesz? Jak śmiesz go bić? Trup pożarza na płótnięciu. Oj, uskok. Jeszcze 24 sekundy, nie wiem jak to przeżyję. Mamy starożytnych, więc może, ale uniknąłem go w ostatniej chwili. Starożytnych poczekamy, bo na pewno tu elity wyjadą zaraz i będzie bolało wtedy. Próbujmy przy życiu wszystkich utrzymać, chyba się uda tym razem. Dobra, jedziemy z elitami, znaczy z starożytnymi teraz. Teraz to jest naprawdę banalne, skąd tylko odblokowaliśmy, to dużo łatwiej jest elity pokonywać. Na bossów też ta prawidłowość się przyda. Uskok. Dążyłem? Mniej więcej. Jeszcze ich trzeba zabić? Jeszcze tu żyją, dobra, okej. Okay. No, chodź. Okej. Okay. Ja coś się rozkręcił nasz build, kto nas zatrzyma, kurczę? Kto nas zatrzyma teraz? Dzięki ci. Nie ma sprawy, dawaj obole. Nie tylko. Ale ta nie list, nie lecą już, powiem wam, tak ochoczo. Kurde, znowu mamy nadmiaroboli. Dobra, wiecie co zrobimy? Skoczymy i przehandlujemy ich trochę, bo już mnie denerwuje to, że mamy ich aż tyle. Albo kupimy jeszcze za 4 klucze, niech będą, na zapas. Tych nigdy dość. Tych nigdy dość, prawda? Kluczy. Miejmy w zapasie coś z kluczy. Mi się podoba ta opcja. Skorzystam z niej już teraz, od razu. Idziemy. Więcej oboli. Kupię 4 klucze, bo przez co chwilę jakieś eventy będziemy robić. Ale zobaczcie, ile zadań się udało znaleźć dzięki temu. Zaraz uratujemy twojego syna. Nie ciumkaj, tak? Kupmy tak, 3 klucze. 12 ich mam. Dobra, kupmy 2 klucze i spróbujmy kupić zbroję na przykład, albo miecz. Lepszy miecz dwuręczny. Mogę? Miecz dwuręczny. Czy jest lepszy niż to, co mam? Jest lepszy. 16 do wszystkich współczynników, 28 do siły. 10 obrażeń główne. 16 do wszystkich współczynników. Myślę, że jest lepszy. Ostatecznie zamienimy go. Przede wszystkim ma 2 sloty na atak. Dobra, co jeszcze potrzebujemy? Co mamy najgorsze? Na najniższym poziomie zobaczmy. 13 poziom, 17, 16, 18, 14. Pierścień, to chyba nie u niej, prawda? Coś tu mieliśmy niskiego. 13 poziomu. Zbroję mamy najsłabszą, słuchajcie, okazuje się. Kupmy sobie jakąś zbroję. Tunika, czy jak to się nazywa u niego? Chyba nie. Tunika? Niemożliwe. Inaczej się musi nazywać. Zbroja, czy jakkolwiek. No jednak się nie nazywa, to tunikę spróbujmy, na pierśnik, no właśnie. O, od razu lepiej, dobra, dziękuję. To chciałem wiedzieć. Tąpnięcie, 9,5 odporności na trucizny, plus 1 do żelaznej skóry. Czemu nie, jak to pasywka, to jak najbardziej to zróbmy. Dobra, nie ma sprawy. Ile mi zostało tych oboi? 345, mam nadzieję, że to na jakiś czas rozwiąże nam problem z obolami. Mam taką nadzieję. Jeszcze jak już jestem w mieście, to przemielę to od razu. To co mamy tu. Coś do wymiany? To tylko te stat sticki są tak zwane, więc to możemy wymieniać do woli. Rzadki miecz dwuręczny, lepsze obrażenia. Niekoniecznie. 22 do umiejętności podstawowych, ale to jest to mój generator furii, to nie zależy mi aż tak bardzo na tym. To ten miał więcej, nie, nie miał więcej, ten miał więcej, słuchajcie, to sobie zostawmy, a ten możemy zamienić. Resztę na przemiał, prawda? To używałem ostatnio. Tak jest, okrzyk, bo jeden do okrzyk bojowy. Trochę więcej zapewnia tego, ale ten daje, ma 2 sloty i zapewnia do żelaznej skóry premię. Dobra, to nawet nie ma się co zastanawiać. Mielimy to. Wszystko. Magiczne od razu. A rzadkie to ja sobie sam zmierę, pozwól. Kostum mi niepotrzebny. To też. Wziąć to, co zostało. Dobra, mamy lepsze. Zakładam, że wszystko mamy lepsze na tym etapie. Szkoda trochę tych okrzyków, ale będzie coś lepszego. Też nie, może być potrzebne później. Zostawimy go na razie. Idziemy, wracamy robić zadania, bo jeszcze żadnego w tym odcinku nie wykonaliśmy. Przebijamy się ledwie do bliższych instancji.
Ale skończymy zadania całkiem w strzaskanych szczytach w tym odcinku. Mam nadzieję taką szczerą, nieukrywaną. Obole, topas i ruszamy dalej. Dobra, co my tu mamy? U góry do zabicia sporo wrogów. O, kolejne zadanie, zobaczcie, zbliżamy się. Dobrze, że odkrywamy te obszary. Zabijmy ich, bo przecież nie dadzą nam spokoju. Nawet questa nie będę w stanie zebrać, jak będą żyli. Co tu się dzieje? Słuchaj, ważnie. Nie mam dużo siły. Jeden z naszych, Lord Avitus, został zabity w starożytnym mieście. Pod górą zanieśliśmy jego ciało do osuarium, ale powstał z martwych. Żądny krwi. Tylko mnie udało się uciec. Błagam cię. Musisz go zabić. Okej. Spróbuję. Ale nic nie obiecuję. To jakieś osarium jest? Chyba to tu. Jeśli się nie mylę. Nie. Zobaczymy zaraz. Gotów. Nie w mieście. Co to jest? Czarny szpital. To chyba nie tu jednak. Idźmy do góry. Tam anime z dusz trzeba zbierać. Co się czaisz, Nekrus? Nie jestem jeszcze gotów. Co tu nas czeka? Zaraz się dowiemy, jak wyjdę na górę. Też anime można gdzieś zabrać. Dobra, to idźmy. Cześć, kozłuty. Nie umarły tam, prawda? Dobra, nie ma problemu. Z wielką ochotą. Pozbierajmy tą anime. Nie wiem, ile jej będzie trzeba, ale postaram się zebrać, ile trzeba. Będzie? Wzmocniony bardzo ten nieumarły był. Grobowy pył, o jak miło, to się przyda do ulepszania, nie tylko. Rzadko z nich leci, ale jednak leci co jakiś czas. Hopa! Dzień dobry, dawajcie anime, nieumarłusy. Kto nas podtrzyma teraz? Może oni. Wyglądają jakby chcieli i zamierzali. Fajnie, nowy level i skrzyneczka przy okazji, dobra. Dawno już niebieskiego nie nosiłem, już straciły na znaczeniu. Muszę czekać. Prawie całkowicie dla mnie niebieskie. Kolejny obszar odblokowany, zobaczcie. To za mną lata? To mi się zdaje, nie no, lata, dobrze widzę. 105 tysięcy złota, nie będę kupował tej skrzynki aż do ukończenia fabuły. Zobaczymy ile, po ile wtedy złota będzie leciało, to jak będzie mnie stać, to zrobię to, bo na razie priorytet ma ulepszenie sprzętu, pamiętajmy o tym. Szkielety. Nie umarli, w ogóle ich mamy tępić. Żeby tej anime zabrać dość. Liczę, za chwilę się to uda. Zaliczymy zadanko. Przy okazji szukam wszystkich możliwych zadań tu, także... Kurczę, nie tą broń złapał. Coś ty złapał, człowieku. To jest broń drzewcowa, ja potrzebuję miecza i to szybko, słuchajcie. Natychmiast, nawet nie ma takiej opcji. Ja mam też specjalizację w tym. Niepotrzebnie tą broń wybrałem. Nie przeczytałem, co to jest w ogóle. A zamieniłem. Dobrze, teraz się zorientowałem. Po długości, z jaką kurczę drzewca, czym on lata. Jeszcze anime nieumarłych mi potrzeba. Pokażcie się. Dziękuję. Doceniam. Tam jeszcze, tam ta grupka już chyba zapewni, naprawdę. Mam nadzieję. Muszę ją zbierać, żeby zapełniła nam. Skoczymy do nich dosłownie. Hopa! Pomóżcie mi teraz już nich. Dużo tej anime trzeba zebrać nieumarłych. Chyba się udało, dobra, zaliczone. Skrytka egzorcysty chyba zaliczona. Następne zadanie, idziemy tam, ale tu coś się skrywa jeszcze we mgle. Zobaczcie. Czyżby kolejna osada? Tak! Tu gdzieś osada barbarzyńców jest jeszcze. Do odkrycia. To są łaźnie Krocera, to na pewno nie tu. Może tu w takim razie. Zobaczmy. Skrzyneczka? Bardzo chętnie. Toporek? Też chętnie. Nie będę walczyć z każdym jednym kurczy dziadem. Idźmy dalej do zadań. Już blisko, już blisko. Myślę, tych barbarzyńców całych. O, świetnie, siódma ranga dla miecza, jest prawie dziesiąta, niedużo brakuje już, myślę. Bijcie ich, i tak tam będą dialogi i zbieranie zadań, więc odnowicie mi się w czasie. Świetne, dzięki. Do góry, hopa! Gdzieś tu jest ta skrytka barbarzyńców, ja ją znajdę, prędzej czy później. Skrytka, osada, przepraszam, jest skrytka. Oczywiście to miałem na myśli, ale ich ładnie rąbiemy, słuchajcie. Tych bydlaków też.
No na krwawieniu to inna rozmowa w ogóle, nie ma co porównywać tutaj, musimy zostać przy tej broni, absolutnie musimy. Tajemnicze źródła, kolejna rzecz, zobaczcie. A tu co można odblokować? Nic dla nas, to dla druida. Idźmy do zadanka. O, proszę, notatka. Tajemnice źródła, gdzie to będzie? Tam. Rozwiąż zagadkę źródła, ja już to chyba rozwiązałem w becie, więc teraz tylko ponownie ją rozwiążę. Zobaczymy, ile zadań jeszcze nam zostało. No i wszystkie forty do oczyszczenia, żeby poziom sławy numer 3 odblokować, w regionie oczywiście. I podziemia też trzeba będzie oczyścić, kilka, żeby to nabić na maksa. Za jednym zamachem się nie uda samych twierdz albo samych podziemi. Trzeba i to zrobić w większości. Zrobimy to oczywiście. No i ołtarzy Lilith będziemy szukać, jak zabraknie czegoś już naprawdę. Na koniec fabuły będę ich szukał. Dobra, tutaj mam tą tajemnicę, tak? Tu jakąś ikonkę trzeba było użyć. Chyba trzeba było nową przypisać. Personalizacja, właśnie. Zobaczmy, jaka jest zagadka sama. Tajemnica źródła. Rozwiąż zagadkę z kartki. Ostoja ciepła w lodowym ucisku zimy. Sama natura nagradza cierpliwość. Czyli czekanie jakieś musimy wybrać, czy coś takiego. Wydaje mi się z ikonek. Czekaj. Poczekaj, właśnie. Myślę, że to. Spróbujmy. To chyba było to. Zapisz zmiany. Poczekaj. Stać. Tak, to było to. Dobra, zagadka rozwiązana. Krótkie to było, trzeba przyznać. Zapieczętowane drzwi, już się robi. Jestem prostym człowiekiem. Widzę zadanie, wykonuję. Upuśćmy. Dobra, sympatycznie to poszło. Teraz na dół. Znajdziemy te drzwi w końcu, prawda? Myślę, że niedaleko są całkiem, bo tu jeszcze nie byłem. Nie chcę tam iść na razie, chociaż chyba muszę. Mam to. Jak już tu jesteśmy, to idźmy, dobra, przy okazji. Ale najpierw zadanie tutaj. Mamy do wykonania, zróbmy je i dopiero pójdziemy dalej. Jakiś bosik? Tak, jest. Takie bydle się wygrzebało. Dobra, ubity. Miło, wzdychaj, a my zrobimy fort tutaj, przy okazji. I kolejną rzecz odblokujemy, mam wrażenie. Korwo, co to jest? Jakie kolejne wyzwolenie. Wolni jeńcy, dobra, uwolnijmy. Już się robi, i to się da tylko. Muszę czekać. Udało się rozdzuszenie odblokować, uwolnijmy jeńców. Przecież stoję, idę, ratujmy ich. Nieposkromione szał, świetnie, fajnie te tytuły, ale tutaj przejrzymy na etapie formowania gildii na dobre. Na razie chcę skończyć fabułę. Gildię w przyszłym tygodniu będziemy formować. Po weekendzie, jak skończę fabułę całą. Wtedy uformujemy sobie pierwsze rajdy na podziemia i tak dalej. Dobra. Przejdźmy tędy. Pozbieramy wszystko, tą barierę też rozwalimy. Tu chyba się da wyzwolić tą osadę całkiem i kupcy się pojawią wtedy, jeśli się nie mylę. Jako fort bym tego nie traktował, twierdzę się, bo nie pozwalamy tu nic. Nie ma bossa chyba nawet, zobaczymy zaraz zresztą. Może jakąś sławę za to zbierzemy? O, ale elita. Nie ma jak starożytnych, słuchajcie, i furia, i jazda. I jest jadka po prostu, totalna. Już się ładnie złopa sypie. Pamiętacie to, co wam rozrysowałem? Dlaczego tak zamierzam grać? Opłaca się, mówiłem. Słuchajcie wujka. Wujek to rozpracował konkretnie już. Inne postaci miały łatwiejszy start, ale nie barbarzyńca. One mogły grać na World Tier 2, nie byłoby problemu. Łotrzyca na przykład nawet się nie zastanawiałbym. Tylko grałbym od razu na wyższym poziomie trudności. Tak pod dystansem, jak i pod ostrza. Pomożesz ci. Jeszcze jeden nam został, tak? Teraz starożytnych zachowajmy, bo spodziewam się, że boss się pojawi. Tutaj miejscówki za chwilę. Ostatni jest tu do uwolnienia i jedziemy. Tam, nie, jeszcze jeden na dole czeka. Zachowajmy starożytnych, tam na dół. Tak jest. Już się robi. Ostatni tu nam został i pewnie z bossem aktu się zmierzymy. O, wszyscy żywi wyjątkowo. Nie spodziewałem się. Palownika zabijmy, dopiero wtedy go uwolnię i teraz boss pewnie nas... No, wiedziałem, tak będzie. I jazda. Jakaś legenda mi się wreszcie przydała. Dawno nie dostałem, prawdę mówiąc, naprawdę.
Dobra, szemrzące obole się zawsze przydadzą, jasne. Okej, okay. Idźmy dalej. Dalej to będzie gdzie? Jeszcze jest nieodkryte, właśnie, na północy jest ten korwa, coś tam. Tutaj jeszcze chyba nie byliśmy, tu będzie ta twierdza barbarzyńców. To jest ostatnie, przedostatnie miejsce, którego nie odkryliśmy w strzaskanych szczytach. Reszta to już tam, jakieś drobnostki. Tam wyruszymy na końcu odcinka, ale tutaj chcę zajść do barbarzyńców, właśnie, czy lepiej na końcu, czy teraz wyruszyć? Myślę, że teraz lepiej tam wyruszyć. Z Benestadu na północ, obejdziemy to i wrócimy tu dopiero do zadań ostatnich, do twierdzy barbarzyńców. Skończymy to i będzie koniec, myślę. Koniec aktu pierwszego. Bo ołtarze Lilith już ze wszystkich aktów poszukamy za jednym zamachem. Tutaj jakieś zadanie widzę, niewykonane uprzednio. Chyba się teraz dopiero pojawiło. Trzeba będzie objechać te wioski jeszcze raz, bo nie wszystkie zdania, jak widać, się udało zrobić. Szalona kobieta z siekierą zmasakrowała moich rycerzy, jakby byli dziećmi. W sumie to są dziećmi, albo i gorzej. Twarz była pełna bólu, jakby nie mogła. Niepotrzebnie tą siekierę daliśmy. Siekiera zdawała się żywić krwią. Z nią jest coś nie tak ewidentnie, z tą siekierą. Musi odebrać jej tę przeklętą siekierę. Straż miejska nie ma szans. Wierzę. Służyli zarówno jako obrońcy, jak i obserwatorzy, którym zawierzyłem moje dzieło. Dobra. Tutaj weszła, tak? No to idźmy do czerwonej piwnicy. Dobra nazwa w sumie dla tej miejscówki, podejrzewam. Ale ich przerąbała. Mam nadzieję, że nas nie przerąbia. Każdy, tylko nie ty. Cofnij się. Co ty, żarłaś czy jak? Błagała o litość, a teraz je ludzkie mięso. Spadaj, dziadu. Ty Magdalena. Jakiegoś demona pewnie wpisuje zaraz, znając życie. No, pokaż się. No nie, to wszystko, dobra. Gotowe? Nie, jeszcze się pojawi pewnie demon, jak mnie mam. Magdaleno! Na światłość! Jak do tego doszło? Potrzebuję twojej pomocy, ale nie mamy wiele czasu. Tak, myślałem, że jeszcze z jakimś demonem będziemy walczyć. Zanim będzie można je zniszczyć. To nie można było wcześniej tego zrobić, zanim bym zabiłem? Spotkajmy się na turniach złych wichrów. Mam tam pracownię, która została wzniesiona na poświęconej ziemi. Nie ma bezpieczniejszego miejsca na inkantację. Okej, chyba nie mam wyjścia. Spotkamy się, spotkamy. A jak tam z tym stoimy? Ze sławą, a propos. To się przyda na później. O, jakaś lepsza skrzynka już padła. Nie, to skrytka egzorcysty, sorry. Ona czego innego nam się przyda. Mamy dwie nagrody. Jeszcze nie dość mi, nie dość mi, zdecydowanie. Tak. Dobra. Aż tam? Muszę iść? Nie, tutaj wystarczy. Tylko tu! Tylko, w cudzysłowie. Tu też będziemy szli, więc najpierw chciałbym... Właśnie, co bym chciał? Chyba wyjść tędy, do góry. Odkryć sobie tu i wtedy... Tak, dobra, zróbmy to. Tak jak powiedziałem dokładnie, że wyjdziemy tędy. To nie będzie najlepsza opcja. Gotów. Widzę ten evencik. Nie kuś diable. Zobaczymy, co jest chociaż. No dobra, nie mogę sobie odmówić ubicia tej maszkary. Proszę bardzo, jak chcesz. A, nie mogą dojść oni, już pamiętam, jak to działało, dobra. Nie wolno jej dać po prostu dociągnąć tych bydlaków. Nie mogą ofiary żadnej, właśnie, dostarczyć. Daleko do nich, to prawda. O, kolejny punkt, zapomniałem rozdać chyba. Nie dajmy im żadnej ofiary wciągnąć. A na nią zostawimy starożytnych sobie, zdecydowanie. Jak dobrze pójdzie, to nic nie zobaczy, nic nie zeżre. Małpa jedna, a może jednak? Nie, nie dam jej nic wciągnąć, słuchajcie. Nie dam jej nic dopiąć, ofiar. Nie!
Nie damy jej. Jeszcze 10 sekund, wytrzymajmy. Żadne nie wciągnęła. Już jest nasza, słuchajcie. Już teraz jest nasza. Czekam tylko, aż to się skończy, żeby na nią skoczyć z pełną mocą. Dobra, udało się. I kończymy ją. Nie wydaje mi się. Raczej ciebie pochłonęła, do widzenia. Dawaj to. Dobra, idziemy dalej. Fajnie te eventy się robi, lubię je bardzo. Ciężko mi się powstrzymać, jak go widzę. O tym chodzi, był fan z gry. Naprawdę. Przy okazji oczyszczam mapę. Niegodziwstwa i plugawstwa. No, zdychaj. Dzięki. Niedługo do tablic mistrzowskich w takim tempie dojdziemy, naprawdę, nie żartuję. Muszę czekać. Idźmy górą. Core Dragon, właśnie o tej twierdzy myślałem. 30 plus poziom. Nikt nie ocalał. Mógłbym wpaść na chwilę i przedmioty pozbierać. Ciekawe, czy dalej można tu łatwo farmić, tak jak było w becie, łatwo farmić przedmioty legendarne. Ja nie będę tego exploita wykorzystywał. Dla mnie to nie jest zabawa, nie lubię ułatwiać sobie w nieuczciwy sposób rozgrywki albo wykorzystywać glitchy, więc pozwólcie, że nie będę tego robił. Wrócimy tu w ramach oczyszczenia twierdzy, wtedy pozbieramy, co będą mieli, to wszystko. Turnie złych wichrów, to tu się chciał z nami spotkać. Nie kuś diable z tym eventem. Kolejnym. Musimy dojść do barbarzyńców w końcu jeszcze. Obiecałem sobie to. Muszę czekać. I dotrzymam słowa, jakie sobie sam dałem. Tu nic nie ma, żadnego ołtarza Lilith? Nie, dobra. A tu doskoczę stąd? O, jak fajnie, da się przeskoczyć nad obszarami. Dobrze wiedzieć na PvP, naprawdę, przyda się. Sympatycznie. Sympatycznie to idzie wszystko. Muszę czekać. Co tu mamy? Koszary Core Dragon. O proszę. To jest obok chyba tej twierdzy jeszcze jakieś do zrobienia rzecz. Nie wiem, czy tu byłem poprzednio. Chyba nie, nie pamiętam. Zobaczcie, nie pamiętam zwyczajnie. Zostało nam tutaj pójść do niego, do zadanka i zróbmy to teraz. I jeszcze dojść do obozowiska barbarzyńców i zebrać tamtą zadania. To będzie nieco dłuższy odcinek, ale zrobimy już wszystkie naprawdę w tym regionie. Muszę czekać. Idzie całkiem nieźle. Idzie całkiem nieźle. Dobra, umieraj. Co to te niebieskie cyferki, nie pamiętam, te błękitne, musiałbym poczytać. Udało ci się. Tak, udało mi się. Szybko, zanim przyciągniemy niepożądaną uwagę. Mamy jakiś ten do zrobienia podziemia, rozumiem. No dobra, zróbmy. Otwieraj pan. Już przyciągnęliśmy uwagę niepożądaną. Dobra, czas tu wejść i zrobić zadanko. Potem zrobimy zadania barbarzyńców i skończymy na tym. Ma misję i zadania poboczne już całkiem. Pozwolono mi prowadzić badania. Dobra, przywołuj, pokażuj go i zbijemy go. Jeśli uwolnimy demona nawiedzającego ostrze, może uda nam się go zniszczyć. Nie tylko uwolnimy, rozwalimy łeb. Największy ze starożytnych, dobra. Gdzie ta siekiera? Którego stołu? Jest, dobra. Zanurz siekierę w wodzie święconej. Nie wiadomo, co zrobi demon, gdy już rozpoczniemy obrządek. Bardzo biała ta woda święcona, jak... Pozwól nam wypędzić tego demona! Udziel nam swej łaski! Na razie to... Jest, pojawił się, to ten drwal, tak? Dawaj! Proszę! Do widzenia! Poleciał! Już po nim! Chyba! Wygląda, jak było po nim. Zniszczy kiera, już się robi. Bum! Poszła! Udało się! Dobra, można było tak wcześniej, nie zginęliby ludzie niewinni. Nie wiem, co stało się z duszami jej ofiar. Możemy się tylko modlić, by odnalazły światło. Najlepiej. Dobra, strzaskane szczyty plus 20 do sławy. Nowy poziom, dziękuję. Co byśmy teraz sobie odblokowali? Chyba jeszcze czas w pasywki zainwestować, myślę. Ze starożytnych na maksa mamy rozwinięty. Na maksa, świetnie. Dobra. Świetnie, zawodnik, szybkość ataku, jednoręcznie nie korzystam, ciężka ręka, obrażenia od trafień krytycznych większe, walnięcie, fajnie, hartowana furia też fajnie, co jeszcze możemy, tu już jeszcze do pasywek kawałek nam został, a co tu mamy, twarda skóra, walka arenowa,
Okulawienie. Co możemy wykorzystać? Jakie pasywki tu mamy jeszcze? Ciężka ręka. Chyba nie o to chodzi. Walnięcie. Też chyba nie o to chodzi. Gdzie to było? Była taka pasywka, pewnie agresywna obrona się nazywała? Coś takiego. Gdzie ona jest teraz, żebym to ja sobie przypomniał? Hartowana furia. Na pewno nie to. Chociaż nie, to chyba było to. Dobra, dajmy. Oczywiście, że maksymalną wartość furii chciałbym zwiększyć. Gdzie, jak to się nazywało? To było to chyba. Któreś z tych. Chyba tak. Tylko gdzie to było? Kurczę, to drzewko jest nieintuicyjne mocno, naprawdę. Muszę przyznać, że ciężko się połapać. Jest, agresywny opór. To jest to. Tego szukałem, dobra. Redukcja obrażeń przy berserkowaniu. Tak jest, tego szukałem. Ciężko się w tym drzewku połapać chwilami, naprawdę. Idźmy dalej. 27 poziom. 50 limit i później już wjeżdżamy. Pamiętajcie, na poziomy mistrzowskie. Więc postaramy się zrobić kampanię wcześniej, nim to nastąpi. Gdzie teraz miałem iść? To zostawiamy Core Dragon na razie. Wszystkie trzy miejsca. Póki co zostawiamy. Uświęcone ostatnie. Tutaj mamy coś do zrobienia, właśnie. Barbarzyńca, czyli tam warto by odblokować ten aspekt nawet. Może w kolejnym odcinku. Ja chcę jednak dojść do zadań i zrobić wszystkie zadanka, jakie mogę, na początek. Idźmy pieszo, to nie jest daleko. To nie jest daleko. A dużo na tym zyskamy, uważam. Hopa. Chciałbym trochę prędkości ruchu zyskać. Mam nadzieję, że z przedmiotów później na wyższych poziomach trudności to będzie możliwe. Na razie taki tryb spacerowicza mi odpowiada do zwiedzania, poznawania świata, napawania się nim, ale później chciałbym jeszcze szybciej poruszać, ale nie szybciej walczyć. Dlatego fajnie, że konie będą. Świetny pomysł, myślę. Wyprowadzenie ich do diablo. Dobra, nie będę z nim walczył. Tylko elity bijemy od tej pory, resztę omijamy, bo inaczej nie wyjdziemy z tego nigdy. Tu już byłem, nie będę tego drugi raz robił. To się nie kończą jednak te eventy, okazuje się. To nie jest twierdza, którą można oczyścić i przywrócić. Tu ład i porządek i harmonię, okazuje się, jednak nie. Dojdźmy do barbarzyńców w takim razie. Przyspieszam, tutaj nie walczę z każdym, tak jak obiecywałem. Eventy też już będę pomijał na razie. Porobimy sobie w innych miejscach te eventy. Tutaj już widzieliśmy chyba całe spektrum. Cel podróży osiągnięty, ale czy to wszystko, co chciałem osiągnąć? Nie. Tutaj będzie ta osada barbarzyńców gdzieś, myślę. Szukam jej, bo nie pamiętam, gdzie to jest zwyczajnie. Zaraz tam trafimy, mam nadzieję. Muszę czekać. Nie idę do eventu. Już obiecałem sobie, że nie będę tego ciągle robić. Obole obolami. Farma z farmieniem, ale ważniejsze rzeczy są też. Później możemy ich szukać, jak będę endgame'owego giru szukał. Będziemy ulepszać co chwila przedmioty i próbować wylosować legendę. Wtedy możemy się tym zająć. Legendę albo dobrą pasywkę, bo to też, znaczy żółtą, jaką pasywkę. Albo dobry żółty item. Byleby się przedostać przez nich. Idziemy dalej, nie zatrzymuję się, nie zwalniam tempa. Kolejny osiągnięcie za okrzyk bojowy. Ciekawe, jak się nazywa, bojowy krzykacz? Dawaj futro. Dawaj skóry, właśnie. To mi się przyda do ulepszenia przedmiotów. Tak, to tutaj, dobra, tu chciałem trafić, świetnie. Witajcie. Co my tu mamy? Poza innymi graczami. Sporo ich tu, innych graczy. Odblokujmy sobie punkt. Piętnia jeszcze więcej sławy i pozbieramy zadanka teraz. Lemy nie wiedziałem, w jakim byliśmy. Woł. Więc odpowiedzieliśmy. Nasze przeznaczenie czeka pod górą i żaden człowiek, ani zwierzę nie stanie nam na drodze. Okej. Chcesz audiencji u naszego wodza? Zasłuż na to. Zrobimy wszystkie zadania już. Zgładź naszych wrogów. Zapoluj na kazry z klanu lodu, których pełno na zboczach tej góry. Rozerwij ich ciała na strzępy i przynieś mi ich strzaskane kości. Martwi mnie pasja, z jaką wtedy, to mówisz. Być może wódz udzieli ci posłuchania. Posłuchania? Okej. Może mi udzieli posłuchania, dobrze. A jeszcze jakieś zadanka do zebrania są przy okazji? Wystawiamy te trofea, aby oddać hołd starożytnym i przyciągnąć ich mądrość. Czaszki przypominają mi, że śmierć zawsze czai się w cieniu. Czy mam miejsce dla jednej czaszki kozłoluda zwanego Kaulerem kolekcjonerem? Poluje na północ stąd i żywi się ciałami naszych poległych. Kauler rzuca nam wyzwanie.
Gdybyś przyniósł mi jego paskudny łeb, zyskałbyś wielką przychylność plemienia. W porządku, zrobię to. Zajmę się tym. Z przyjemnością. Bydle usypało sobie krwawy kopiec z ludzkich ciał. Nasz wódz zakazał wojownikom dalszych prób ubicia go. Nasz cel jest jasny, ale utraciliśmy zapał. Baltok, czempion wodza, został niedawno zabity. Kazry przywłaszczyły sobie jego broń. Legendarny młot Ursusa. Trudno prosić o to kogoś z zewnątrz. To jaskinie już w kolejnym odcinku zrobimy. Teraz zabijmy to bydle kazrowe. Odbierz młot tym plugawym bestiom. Pozostawienie go w ich łapach byłoby obrazą dla poległego czempiona. Ostatni raz widziano go, gdy był wciągany do jaskini w Malnoku. Jeszcze kapie krew z tych głów, widzieliście? Tutaj zawieszonych. Dobra, posłuchajmy tego. Ursusa pochodzi z czasów, gdy żyliśmy jeszcze na górze Areat. Wówczas dzieci Bulkatosa niosły go do boju przeciwko hordom demonów, które oblegały ich ojczyznę. Nasi przodkowie zawsze odzyskiwali go po śmierci posiadacza, tak jak my to robimy teraz. Nawet gdy go odciągano, Baltok, chociaż ranny, nie chciał wypuścić młota Ursusa z rąk. Dobra, ostatnie pytanie i lecimy. Malnok był tętniącą życiem osadą. Nim z gór zeszli Kazorowi czarnoksiężnicy. Teraz tłumnie gromadzą się tam kozłoludy. Na własne oczy widziałem, jak uprawiają czarną magię. Zanim będziesz mógł przejść do poszukiwania młota Ursusa, musisz rozgromić Kazry. Wielu już próbowało, ale nikomu się jeszcze nie udało. Śmiem twierdzić, że będę tym pierwszym, któremu się to uda. Nie tylko ja, ale my jako gracze. Dobra. Malnok, tak? O, mamy nagrodę, zobaczcie. Nowy punkt umiejętności. Świetnie, od razu odblokujmy. Dalej już nie możemy nabijać. Czy jest sens dalej robić zadania? Myślę, że sobie resztę zostawimy na deser już. Tych zadań pobocznych. Bo więcej nie jesteśmy w stanie na tym poziomie odblokować. I tak, sławy. Na razie mam 915. Dalej jest zablokowane, więc i tak tego nie odblokujemy. Sucha stepy, fajne oznaczenie mają tutaj. Tutaj tak, możemy, owszem, ale to przyjdzie czas na to. Musimy to zrobić tam na miejscu. Myślę zatem, że na tym skończymy zadanie. Jeszcze zabijmy tego Kazra, na którego oni polują. Trzaskana danina. Znajdź go. A te kozłoludy to gdzie ona chce, przepraszam, zabijać? Tutaj? Tutaj chyba, tak? Zobaczmy, gdzie ona chce, żeby one umierały. Jeszcze raz dam pasywkę jedną, kolejną oczywiście. Gdzie to było teraz? Niech sobie przypomnę. Ciężko się poruszać w tym drzewku. Jest dość niewygodne, przyznam. Zwłaszcza na późniejszych etapach. Jeszcze początki to były fajne, jak się szło pyk, 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 a tutaj muszę się naprawdę namęczyć. Okulawienie, nie. Gdzie to było? To od furii. To, co mi zapewniało furię. Teraz bądź tu mądry, kurczę, i znajdź to. Jest, tutaj. Agresywny opór, tak. Nie, teraz mi się furia już przyda. To było tu, jeśli się nie mylę. Hartowana furia, tak jest. Rozwijmy ją. Dokładnie. Okej. Okay. Myślę, że jeszcze na Kazra zapolujemy tutaj. Gdzie one są? Skaulera zgładź, ale poza tym... Zabić kości, właśnie, tych kozłoludów. Trzaskana danina, gdzie to jest? Tutaj. No i tamten kolekcjoner jest, więc zabijmy jego, zabijmy kozłoludy i wykonamy dwa zadania, a resztę już sobie odpuścimy. Zrobimy resztę zadań pobocznych typu podziemia. Już w ramach robienia podziemi, zwłaszcza to jest na jedno wychodzi. Zrobimy to sobie na live już. Muszę czekać. Dobra, to się wszystko przyda oczywiście, jak najbardziej. Jak najbardziej. Szukamy kozłoludów, pamiętajmy, nie szkieletów. Szkielety mają, nie mają żadnego znaczenia dla mnie w tej chwili. Ja potrzebuję kozłoludów namierzyć. Kauler tam chyba w podziemiach jest, prawda? Obawiam się, że tak. Muszę czekać. Obawiam się, że tam sam czeka na nas. Co to, kurczę, co to za elita wyższego poziomu niż ja? Prawie umarłem, pragnę zauważyć. Pierwszy raz byłem tak blisko śmierci. Gdzie byłeś, człowieczku?
Rzadkie potwory, ciekawe, nie spotkałem ich. No dobra. Fajnie to odblokować. Jak za krawczy kosztem, dobra. Kozłoludy, gdzie jesteście? Nie, tu ten grasuje dziad, tak? O, to szlili znalazłem, fajnie. Zręczność, no to już lepiej dla barba niż to, co wcześniej znajdowałem. Zdecydowanie lepiej. Co jeszcze tu zbierzemy? Gdzie on jest w ogóle, ten dziad? Tam się pojawił, tam coś jest, słuchajcie, to chyba on. To już musi być on. Ubijmy dziada zatem. Wiesz, kości kazy, chciałbym, ale nie widzę ich tutaj nigdzie. A nie, to jakieś zadanko było chyba. Nie, no dobrze. To są te wasze rzadkie potwory, tak? Przecież już walczyłem z nim przed chwilą. Jestem jeszcze gotów. To jakiś daleki krewny z Ultuna Kula, nie wydaje mi się. To zdobyliśmy uprzednio, przecież. No gdzie on jest, ten cały dziad? Poszukajmy go. Zabijmy Kazra. Przynieśmy jego łeb i dopiero skończymy. To już takie wisienka na torcie będzie zadań. W zatkanych szczytach. Tylko gdzie on może być skubany? Ja bym poszedł górą i go szukał od góry. Jeżeli się nie znajdzie, to pójdziemy dopiero w lewo. Idźmy tędy na przykład, szukając go. Gdzieś się w końcu pojawi, prawda? Daleko być nie może i nie uciekł, zapewniam. Kurczę, zablokowałem się. Jeszcze gotów. Tutaj go nie ma. W końcu się znajdzie. Musi. Jest! Zaraz się, dobra, zabijmy go, to jego szukamy. A na kozłoludy to jeszcze trzeba by zapolować gdzie indziej, bo tutaj ich nie ma, o dziwo. Dawaj łeb. I dawaj broń. Zmieraj. Dawaj łeb. Gdzie te kozłoludy? Trzaskana danina gdzie jest? Tam muszę te kości zebrać. W środku, dobra, nie ma problemu. Chętnie zbiorę i dopiero wtedy skończę odcinek. Finale grande sobie zrobimy w takim razie. Dobra, już tam złota i tych zwykłych nie ma co bić. W otwartym świecie. Moim zdaniem. Później tak będziemy bili więcej jak z pana koszmarza. Więc nie ma sensu tutaj się tłuc z nimi. I przedłużać tego. Tutaj mamy, tak? Je zebrać, czy mi się wydaje. Ciekawe, czy to zobaczymy, czy będą padały. Jeżeli nie, to sobie to cofniemy się do miasta. Będzie mi wypadać. Kości, jeżeli mam rację. Na razie nie lecą do kości. Czyli może to jednak nie jest tu. Póki co nie wypadły żadne kości z nich. Zobaczymy, czy za chwilę wylecą. O, jest skrzynka jakaś fajna. Olśniewającą to mnie nie nazwał. Mimo wszystko, z całym szacunkiem. Co to za ekipa? Banda łysego. Została uspokojona. Nie, to są chyba podziemia. Idziemy stricte, będziemy walczyć z przeciwnikami. Nie chcę tego robić. Poziom 27 zresztą. Czyli równoznaczny naszemu. Chcę zrobić zadanie z Kazrami i skończyć. A może już zanieśmy ten łeb dla ukoronowania naszych wyzwań. Jaki obosad. Tutaj obok, nie pamiętam jak się to nazywa, to miejsce. A na podziemia przyjdzie czas. Kości klanu Kazrów. Kurczę, czy to jest tu to zadanie? Chyba tak. Chyba to jest tu, ale już w tym odcinku nie zrobimy tego. W ramach czyszczenia twierdz. Powiedzmy, że sobie podziemia też doliczymy do twierdz. Te tutaj. No tak, strzaskana danina jest tutaj, zadanie poboczne. Sens, wymieniając, poprosiłem, zgładził Kazrów z klanu lodu, przyjąć jej daninę. Grasują w postaci pól osądu i w tunelach zagłady Szronu. Aha, czyli to jest tam, rozumiem, dobra, to jest tam w dalszym etapie, tam, okej. Okay. To już sobie zostawmy na później w takim razie. Zawieźmy ten łeb. Zakończmy zadanie i zakończmy zadania poboczne w Kiewosadzie. Na tym poziomie trudności już nie ma sensu robić ich więcej, absolutnie. Jest to zbędne totalnie. Dopiero jak zwiększymy na trzeci, będziemy mieli jakikolwiek cel w robieniu tego. Dobra. Mam łeb. Doskonale. Przyznaję ci niniejszym zaszczyt zawieszenia czaszki Kaulera. Niech zarówno przyjaciele, jak i wrogowie wiedzą, że pokonałeś bestię. Dzięki. Niech tak będzie. Zawieszę sobie, co mam nie zawiesić. Tu poproszę, taki wielki. O, dzięki. Od razu lepiej. Teraz mogę z wozem pogadać? Chyba jeszcze nie.
Dwodzę mnie, ale mogę otworzyć skrzyneczki za te zadania, co wykonaliśmy do tej pory. A właśnie, a propos zadań, jeszcze jedno musimy odwieźć. Musimy to dokończyć. Tą skrytkę egzorcysty oddać tam, gdzie trzeba i wtedy otworzymy skrzyneczki. A gdzie ją trzeba oddać? Piorny męczennik. Wejdź do święconego osarium. Chyba... Zbierz demoniczną furię. Gdzie to jest? Znik ciemników. Gdzie to jest? Że tak... Na suchych stepach. Dobra, to nie tu w ogóle. Panowanie klejnotów, moc czempiona. Najpierw trzeba podbić twierdzę. Gdzie to jest? Aha, okej, okay, rozumiem. Trzaskana danina. Upiorny męczennik. A co nam daje ta skrytka egzorcysty w takim razie? Da się ją otworzyć? Użyję, aby otrzymać przedmioty. Dobra, użyję. Okej, okay, to jest wykonane zdanie w takim razie. No to otworzyłem. A tutaj? Zasnute kryształy, bardzo ładnie. Tutaj? Jeden, też dobrze. A tu? Skóry, o, też mi nagroda. A tu? Niech będzie. Powiedzmy, że te nagrody były warte zachodu. Myślę, że tutaj skończymy wykonywanie zadań pobocznych. Na razie nie mamy poziomu trzeciego numer 3, więc nie widzę sensu dobijania tego. Twierdzę, oczyścimy sobie w osobnym odcinku albo na live'ie. Na razie jednak chcę już wyruszyć do Skosglen i zacząć wykonywać kampanię, więc ustawmy tam cel i zapraszam was na odcinki z kampanii już wkrótce. A na dziś to wszystko, jeśli chodzi o zadania poboczne. Dajcie znać, jak wam się podobało. Jeszcze słowem końcowym powiem, tylko że nie będziemy już robić tylu wyzwań, tylu eventów po drodze, nie na tym poziomie trudności. Później robiąc wyzwania jakby drzewa szeptów, będę w stanie nabić tu więcej i będą wyższe poziomowe przedmioty potrzebne mi. A kampanię jesteśmy w stanie przejść spokojnie na rzadkich i na tym skończymy. Dzięki i do usłyszenia, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!